W dzisiejszym Klubu Tygodniku ujawnimy mroczne tajemnice polskiej polityki. Opowiemy o mało znanych patologiach ze styku świata partii politycznych, tajnych służb, szemranych interesów i wpływów obcych mocarstw. W rolach głównych wystąpią Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna. A potem zastanowimy się nad tym, czy nie powinniśmy cieszyć się z faktu, że dzisiaj w Polsce partie polityczne finansujemy z budżetu. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Klubu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a w dzisiejszym Klubu Tygodniku chciałem porozmawiać o pieniądzach w polityce. Na początek chciałem jednak Wam bardzo serdecznie podziękować za komentarze pod poprzednim filmem. Dla nas to był bardzo ciekawy eksperyment. Jeżeli chcielibyście wesprzeć nas w rozwoju tego kanału i pokazać nam, czy udaje nam się osiągać cel, który sobie założyliśmy, zachęcam Was już teraz do udzielenia komentarza również pod tym filmikiem. Chciałem, żebyście już teraz napisali, zanim obejrzycie cały materiał, czy Waszym zdaniem to dobrze, że wydajemy 70 milionów złotych rocznie na subwencje dla partii politycznych. Jeżeli okaże się, że w toku filmiku zmienicie zdanie, tym bardziej będziemy wdzięczni za taki komentarz. Z okazji tego, że przekroczyliśmy 10 tysięcy subskrybentów, mamy też dla Was małe ogłoszenie. Uruchomiliśmy specjalną grupę na Facebooku, na której będziemy chcieli dzielić się z Wami naszą pracą nad klubotygodnikami, jakimiś ekstra materiałami, dzielić się tym, co nie zmieściło się w odcinku. Może dzięki temu filmy będą troszkę krótsze, bo często niektórzy z Was narzekają, że są za długie, ale przede wszystkim chcemy tworzyć taką społeczność naszych widzów i razem z Wami tworzyć kolejne odcinki. Link do grupy znajdziecie w komentarzu w opisie do tego filmiku. Posłuchajcie czterech mało znanych historii z dziejów polskiej polityki od 1989 roku. Wydaje mi się, że co najmniej o części z nich, nawet jeżeli interesujecie się życiem publicznym i polityką, nigdy nie słyszeliście, a które wydaje mi się rzucają dość wartościowe światło na zarówno dzisiejszą scenę polityczną, jak i to, jakie regulacje dzisiaj określają warunki finansowania polityki w Polsce. Historia numer 1. Jarosław Kaczyński w zamian za pomoc cudzoziemcowi w otrzymaniu karty stałego pobytu otrzymał od niego grubą kopertę na prowadzenie kampanii wyborczej. Dzięki tak pozyskanym środkom nie tylko zdobył mandat i osiągnął lepszy od oczekiwanego wynik, ale również w toku kampanii organizował imprezy przy suto zastawionym stole, dzięki czemu mógł zyskiwać poparcie osób, które dla jego politycznej kariery pewnie nie były bez znaczenia. Historia numer 2. Grzegorz Schetyna przyznaje, że u początków formacji jego i Donalda Tuska kręcili się wokół nich biznesmeni, którzy mieli kłopoty z prawem oraz ludzie, których posądzano o kontakty z wojskowymi służbami informacyjnymi. Historia numer 3. Środowiska związane z byłym polskim prezydentem, postrzegane jako środowiska ze styku świata właśnie szemranego biznesu i służb specjalnych, próbowały skorumpować, próbowały pozyskać 60 polityków prawicy, oferując im w zamian po 1 mld zł na głowę. Co więcej, środowiska te spotykały się przez jakiś czas z politykami na imprezach w knajpie, w której pić można było na koszt gospodarzy. Historia numer 4. Były polski premier Donald Tusk jeździł samochodami użyczanymi przez biznesmenów i korzystał z takiej formy ich wsparcia. Jednym z biznesmenów, który pożyczał Tuskowi samochód, z którego ten korzystał jak ze swojego, był polityk, który jednocześnie w swoich biznesowych działaniach zabiegał o prywatyzację jednej z państwowych firm, za którą to prywatyzację odpowiadał inny partyjny kolega Donalda Tuska. Jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska i sekretarz generalny dwóch jego partii mówi również o tym, że u początków ich środowiska politycznego było rzeczą absolutnie oczywistą, że dla rozwoju swojej formacji otrzymywali pieniądze wprost
od niemieckiej partii politycznej. Przyznacie szczerze, że te historie brzmią trochę bardziej jak z sensacyjnego filmu, w którym właśnie świat służb specjalnych, szemranego biznesu i polityków się przenika. Wszystko toczy się w jakichś zatłoczonych, zadymionych i przepełnionych spoconymi mężczyznami pomieszczeniach. Totalna destrukcja. Ale to wszystko nie może mieć wiele wspólnego z demokratyczną polityką w demokratycznym państwie. Jeżeli nawet któraś z tych historii wydawała wam się znajoma, to pewnie pomyślicie, no tak, to są ataki politycznych konkurentów albo jakieś tabloidowe historie, które nigdy nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Cechą tych wszystkich historii jest to, że one zostały opowiedziane niemalże wprost przez ich bohaterów albo przez osoby, które z tymi bohaterami miały bezpośredni kontakt. To wszystko historie, które można znaleźć w książkach politycznych autorstwa Jarosława Kaczyńskiego czy Grzegorza Schetyny. I oni sami opowiadają o tym, że tak wyglądała polityczna rzeczywistość początków polskiej demokracji, tak wyglądał przełom lat 80. i 90., tak wyglądała rzeczywistość polskiej polityki do momentu, w którym nie wprowadziliśmy budżetowego finansowania partii politycznych. Każdą z tych historii postaram się krótko rozwinąć właśnie słowami samych zainteresowanych, samych autorów. Zacznijmy od tajemniczego cudzoziemca, który przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu grubą kopertę na kampanię wyborczą. Kampania była bardzo intensywna. Moja sytuacja w Elblągu ułożyła się, można powiedzieć, komfortowo. Mimo ogólnie fatalnej sytuacji miałem pieniądze. Ze szczególnego powodu. Szef finansów Komitetu Obywatelskiego, pochodzący z Japonii, nieżyjący już Yoshiho Umeda, zwrócił się do mnie w czasie okrągłego stołu o pomoc w załatwieniu karty stałego pobytu. Znałem go, próbowałem coś w jego sprawie zrobić, ale nie sądzę, by miało to wpływ na to, że dostał szybko kartę. On chyba uważał inaczej i dzięki temu moja koperta na kampanię, bo wszyscy wyjeżdżający z Warszawy coś otrzymywali, była wyjątkowo gruba. Dzięki funduszom od Umedy mogliśmy funkcjonować na całkiem dobrym poziomie. Dzięki temu, że byłem dobrze zaopatrzony, wieczorami, a czasem i z rana odbywały się uczty. Miałem 40 lat, dużo siły, a więc te bankiety znosiłem bez trudu. By była jasność, to historia z roku 89, kiedy Jarosław Kaczyński ubiegał się o mandat senatora Komitetu Obywatelskiego z okręgu elbląskiego właśnie dzięki tym pieniądzom pozyskanym od szefa finansów Komitetu Obywatelskiego udało mu się przeprowadzić skuteczną kampanię. Jarosław Kaczyński sam opowiada tę historię w takiej swojej książce ze wspomnieniami z czasów początków swojej politycznej kariery, gdzie takich historii o początkach i patologiach polskiej demokracji w latach 90. możemy przeczytać o wiele, wiele więcej. Druga z historii to ta dotycząca Grzegorza Schetyny, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i podejrzanych biznesmenów, jak również osób związanych z WSI. Pewnie wielokrotnie słyszeliście takie historie od polityków prawicy, jakie to nie są patologiczne korzenie polskich liberałów, ale to są akurat historie, które można powiedzieć pośrednio Grzegorz Schetyna potwierdził w wywiadzie rzece przeprowadzonej przez Cezarego Michalskiego. Przeczytam wam zarówno pytania Michalskiego, jak i odpowiedzi Schetyny. Wy mieliście Wiktora Kubiaka, wcześniej polonijnego biznesmena mającego powiązania z WSI, a po przełomie ustrojowym, podobnie jak Tuderek na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Waszego sponsora. Czy ty go wtedy osobiście poznałeś? Nie, ja tylko słyszałem, że jest blisko nas i znałem go z gazet, bo on wtedy sfinansował pierwszy w trzeciej RP musical Metro z Edytą Górniak jako gwiazdą. A jest coś z prawdy w tych pieniądzach w plastikowych torbach? Kongres był wtedy jedyną partią naprawdę czysto liberalną, przyznającą się do tego otwarcie. Na pewno tworzący się biznes widział w nas szansę, bo nie byliśmy etatystyczni i wierzyliśmy w wolny rynek. Wokół nas zaczęli się także kręcić biznesmeni, którzy mieli kłopoty z prawem. Niektórych mieliście nawet na listach wyborczych. To w jakimś stopniu doprowadziło do porażki kongresu. Zarówno jako faktyczne obciążenie, jak i to, że przyprawiano nam gębę. Jak widać, Grzegorz Schetyna miał doskonałą świadomość tego, jacy ludzie funkcjonowali w otoczeniu jego partii politycznej. Podobnie zresztą jak Jarosław Kaczyński, który właśnie we wspomnianych już wspomnieniach
wielokrotnie dość krytycznie opowiada się o ludziach, którzy kręcili się wokół Porozumienia Centrum. Trzecia z historii to ta dotycząca środowisk wokół byłego prezydenta oraz miliarda złotych na głowę. Chodzi oczywiście o miliard złotych przed denominacją, a więc dzisiejsze 100 tysięcy, natomiast 100 tysięcy, na które, jak zwraca uwagę sam autor tego wspomnienia, znaczyły wtedy dużo, dużo więcej niż dzisiaj. To znów cytat z książki Jarosława Kaczyńskiego, a historia toczy się w czasach, kiedy powstaje akcja wyborcza Solidarność. Organizatorem był poseł BBWR Tadeusz Kowalczyk, ten sam, który był kiedyś w PC. To z jego strony, choć zawsze przez pośredników, padały propozycje o polityczno-towarzyskim charakterze. Elementem towarzyskim miały być spotkania piwne w jakiejś restauracji. Można tam było pić za darmo. Elementem politycznym zaś propozycje zorganizowania watahy około 60 posłów. Czyli, jak można zrozumieć, jakiegoś nowego podmiotu politycznego o szansach na kilkanaście procent. Zachętą miał być miliard złotych na głowę bez rozliczenia. Osoba inicjatora wskazuje, że było to przedsięwzięcie zaplanowane w kręgach powałęsowskich, a dokładnie w ich części nie mającej trudności ze zdobywaniem nierejestrowanych nigdzie pieniędzy. Oferta była skierowana w znacznej mierze do ludzi Porozumienia Centrum. Czwarta z historii, czyli samochody, którymi jeździł Donald Tusk i to, czy u podłoża politycznych sukcesów Kongresu Liberalno-Demokratycznego były nie tylko pieniądze przynoszone przez biznesmenów w poszarpanych reklamówkach, ale również pieniądze przekazywane przez niemiecką partię CDU. To historie, które przed kilkoma laty, bodaj w roku 2014, opowiedział Paweł Piskorski, były sekretarz generalny Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Platformy Obywatelskiej, polityk, który odszedł z wielkiej polityki w niesławie, człowieka, który nie do końca wiarygodnie przedstawiał źródła swojego majątku, ale który właśnie wtedy próbował wrócić do wielkiej polityki. Pojawiało się wówczas wiele głosów ze strony dziennikarzy czy innych polityków, którzy mówili, no trudno traktować słowa Piskorskiego jako dowód, ale wszyscy wiedzą, jaki w latach 90. był klimat. Posłuchajcie konkretnego fragmentu. To jest czas, w którym Donald przechodził dużą ewolucję. Ma nowy dom, nagle zaczyna jeździć bardzo dobrymi samochodami, które pożyczał od różnych biznesmenów, naszych zwolenników. Potem okazywało się, że Donald musi je szybko oddawać, bo zaczynają się jakieś kłopoty. Gdy nasz członek, nawet członek władz, Andrzej Gocman z Krakowa, pożyczał samochód Donaldowi, to równolegle starał się o prywatyzację na swoją rzecz Krak Chemii przez Janusza Lewandowskiego. Dla mnie jest oczywiste, że CDU wspierało finansowo KLD, ale to były kwestie omawiane bezpośrednio między Kolem a Bieleckim. Tutaj oczywiście ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i jego najbliższych było wiele prób dementowania tych historii, a jednocześnie Piskorski robił wrażenie człowieka mocno przekonanego co do tego, że te niemieckie pieniądze w polskiej polityce były wówczas naprawdę w sposób zauważalny obecne. Co łączy te wszystkie cztery historie? Przede wszystkim to, że mają swoje źródła w latach 90., a więc w czasach, kiedy nie mieliśmy dobrej regulacji zapewniającej politykom dostęp do uczciwych pieniędzy. Taka regulacja pojawiła się zresztą dzięki politykowi Prawa i Sprawiedliwości. To Ludwik Dorn był autorem ustawy o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa. Głównym argumentem na rzecz wprowadzenia takiej ustawy była chyba powszechna świadomość, że polska polityka w dużym stopniu opiera się o lewe pieniądze. O pieniądze nieewidencjonowane, przekazywane przez jakichś często podejrzanych biznesmenów, bo to właśnie ci podejrzani mieli często większy interes w tym, żeby zyskiwać sobie politycznych popleczników. Od czasu, kiedy obowiązuje ustawa o finansowaniu partii politycznych z budżetu państwa, takich historii jest o wiele, wiele mniej, choć to oczywiście nie znaczy, że wszelkie tego rodzaju patologie znikły z polskiego życia publicznego. Wspominałem już chyba kiedyś o książce Michała Majewskiego, Tak to się robi w polityce. Nie cytuję jej dzisiaj dlatego, że
akurat jego historie nie są powiązane z konkretnymi nazwiskami, więc są troszkę bardziej abstrakcyjne, ale tutaj znajdziemy też kilka ciekawych fragmentów, zarówno historycznych, dotyczących tego, jak ci słabi w porównaniu na przykład z Ukrainą, ale jednak istniejący polscy oligarchowie budowali sobie relacje w partiach politycznych i widać wyraźnie, że te patologie, które były codziennością lat 90., w latach 2000 po wprowadzeniu odpowiednich przepisów, ale także po powstaniu na przykład Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zostały w dużym stopniu ukrócone. Oczywiście i dzisiaj możemy wskazać na cały szereg podejrzanych mechanizmów rządzących światem polityki, ale nawet lektura tej bardzo ciekawej książki pozwala zrozumieć, że problem jest dużo mniejszy niż jeszcze przed 20 laty. Jak wygląda dzisiaj finansowanie partii politycznych? Partie, które przekraczają 3% w wyborach, otrzymują przez całą kolejną kadencję corocznie subwencję, która zapewnia im możliwość funkcjonowania. Jeżeli są to koalicje, kilku partii politycznych muszą wówczas przekroczyć 6%. Dziś wygląda to tak, że rocznie wydajemy na finansowanie partii politycznych 70 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość dostaje 23 miliony, Koalicja Obywatelska 20 milionów, Lewica 11 milionów, Polskie Stronnictwo Ludowe 8 milionów, a Konfederacja niecałe 7 milionów rocznie. Mechanizm finansowania jest powiązany z wynikiem wyborczym. Te proporcje nie są dokładnie takie jak poparcie dla partii politycznych, bo od pewnego progu im wyższe poparcie, tym ta dodatkowa kwota jest nieco niższa, ale to oczywiście sprawia, że dysproporcja pomiędzy największą a mniejszą partią jest zawsze duża, również w wymiarze możliwości finansowych. Kiedy kilka tygodni temu pojawił się pomysł wprowadzenia ustawy, która po pierwsze pozwoliła, aby politykom lepiej zarabiać, a po drugie podniosłaby również te płynące co roku do partii politycznych przelewy, pojawiło się oburzenie i bardzo wiele takich głosów, które mówiły o tym, że po co w ogóle politykom pieniądze, oni powinni iść do polityki dla idei, powinni być wystarczająco bogaci, żeby samemu finansować swoją działalność, że partie polityczne absolutnie nie potrzebują pieniędzy podatników, a politycy powinni zarabiać tyle, co przeciętni Polacy. Wydaje mi się, że spojrzenie nawet na tą naszą najnowszą historię polityczną, ale też na przykład spojrzenie na państwa takie jak Ukraina pozwalają nam zrozumieć, że to nigdy tak nie działa. Nigdy nie jest tak, że do polityki idą tylko w 100% wolni od jakichś podejrzanych intencji dobrze zarabiający ludzie, na których nikt nie wywołuje wpływu. Polityka to zawsze zarządzanie dużymi pieniędzmi, to zawsze decyzje warte dziesiątki, setki milionów złotych i to, by politycy w sposób cywilizowany mieli dostęp do pieniędzy, które budują w nich pewnego rodzaju odporność na propozycje korupcyjne, czy chociażby na takie niejasne układy jak jeżdżenie samochodem biznesmena albo spotykanie się z kolegami w knajpie, w której mamy dostęp do darmowego alkoholu i jedzenia. Zawsze, kiedy politycy mają swoje pieniądze, będą na tego typu pokusy bardziej odporni. Ciekaw jestem waszych opinii, ciekaw jestem, czy przytaczając tę historię przekonałem was, że polska polityka dzięki finansowaniu z publicznych pieniędzy zmieniła się na lepsze. Ja tym odcinkiem chcę zacząć taki mały cykl poświęcony właśnie tematyce pieniędzy w polityce. To pierwszy odcinek stricte poświęcony partyjnym subwencjom. Mam nadzieję, że przyjdzie też czas na to, żeby zaproponować nieco lepsze rozwiązanie niż to, które dzisiaj obowiązuje, również jeśli chodzi o finansowanie partii politycznych. Jeżeli macie tutaj jakiś pomysł albo jakieś konkretne rozwiązanie, które wydaje wam się sensowne, również będę wdzięczny za to, jeżeli dacie znać w komentarzach. A dyskusja, jak wspomniałem na początku, nie tylko w komentarzach pod filmem, ale już niedługo dla najbardziej zaangażowanych, również na naszej specjalnej facebookowej grupie. Do zobaczenia.